historia silnika zaburtowego ma już ponad 100 lat. I wymyślił to Norweg, nazwisko Evinrud, który mieszkając wtedy w Ameryce, chciał zaimponować swojej ukochanej i specjalnie po to taki silnik zbudował. Przynajmniej taka jest legenda. Dzisiaj chciałbym powiedzieć coś na temat małych i średnich silników, silników zaburtowych, które możemy przenieść z jednego kadłuba na drugi i napędzać nieduże łódki. Pokazuję tutaj kilka modeli, od tych najmniejszych do modeli średniej wielkości i musimy pamiętać o tym, że silnik musi być dobrany do pojazdu, tak jak go dobieramy w samochodzie, tak samo silnik i kadłub muszą być ze sobą odpowiednio zgrane. Nawet bardzo duży kadłub, kilkunasto czy kilkudziesięciotonowy, jesteśmy w stanie siłami rąk ruszyć z miejsca, na przykład odepchnąć od nadbrzeża. Ale już w momencie, kiedy ten kadłub zaczyna nabierać prędkości, chce płynąć szybciej, rosną opory. W związku z tym okazuje się, że żeby móc płynąć coraz szybciej, trzeba by było moc silnika zwiększać do kwadratu, a nawet momentami do sześcianu. Nie jest to skomplikowane. Przy małych prędkościach do poruszenia nawet ciężkiego kadłuba nie są potrzebne duże moce. I na jachcie żaglowym z pomocniczym silnikiem zaburtowym przyczepnym będziemy mieli silniki właśnie małych mocy, 4, 6, 8-konne, nawet na takiej łódce, która ma 10 metrów długości. I to wystarczy do tego, żeby móc się sprawnie poruszać po akwenach portowych, czy przemieścić w przypadku braku wiatru. Panie Wojtku, czy silnik jest na tyle drogi, że może przewyższyć wartość całej łódki bez silnika? Proporcjonalnie to wygląda tak, że przy małych jednostkach, najmniejszych, to są podobne ceny. Można już całkiem zgrabną łódkę rekreacyjną kupić w podobnej cenie, co nieduży silnik, jest to rząd około 3000 zł. Im są większe łódki, to koszt kadłuba zaczyna być generalnie większy od kosztów napędu. Czyli generalnie za 6000 możemy mieć komplet łódź i silnik. Za 6000 możemy mieć już naprawdę sporą łódkę i silnik większej mocy, nawet 20-konny, pod warunkiem, że będzie to sprzęt używany. A nowa jednostka z nowym silnikiem, jaki to jest koszt? Ja nie zachęcam kogoś, kto się zapoznaje z motorowodniactwem, od razu do kupowania nowego sprzętu. Raczej zachęcam najpierw poznanie innych jednostek, skorzystanie ze szkoleń czy ze sprzętu znajomych, żeby móc później decyzję o zakupie podjąć jak najlepszą.